polską ludność ze Śląska reprezentował polski komisariat plebiscytowy w Bytomiu z siedzibą w hotelu Lomnitz, kierowany przez komisarza Wojciecha Korfantego. Hotel Lomnitz mieścił się w miejscu budynku przy obecnej ulicy Gliwickiej 17. W trakcie II Powstania Śląskiego wychodziły stąd rozkazy koordynujące walki powstańcze. Po plebiscycie komisariat zlikwidowano, w budynku mieściły się różne polskie instytucje kulturalne. Częściowo przywrócono też funkcje hotelowe. W 1945 roku budynek spłonął na skutek działań Armii Czerwonej. Siedziba Bytomskiego Sądu Rejonowego była idealna do odbywania wieców politycznych. Wnętrz z obszernymi schodami tworzyło naturalne miejsca do przekonywania o słuszności głosowania w plebiscycie za Polską lub Niemcami. Na terenie sądu często dochodziło wtedy do regularnych bójek. Do plebiscytu w marcu 1921 roku sąd w Bytomiu był jedną z najbardziej obleganych trybów wiecowych na Górnym Śląsku. W Bytomiu znajdowały się też niemieckie koszary. W trakcie II Powstania w budynku przy obecnej ulicy Smolenia stacjonował oddział niemieckiej policji. W trakcie II Powstania Śląskiego w powiacie bytomskim toczyły się zacięte walki. 21 sierpnia powstańcom udało się zdobyć Wielką Dąbrówkę, Brzeziny, Brzozowice, Szarlej, Piekary, Miechowice i Łagiewniki. Dzień później prawie cały powiat był już w rękach powstańców, z wyjątkiem Bytomia, który nadzorowały wojska francuskie. Oficjalnie drugie powstanie zakończyło się 25 sierpnia 1920 roku po rozkazie wydanym przez Korfantego. Niespełna tydzień udało się opanować większość spornego terenu. Po powstaniu zlikwidowano niemiecką policję bezpieczeństwa, którą zastąpiły jednostki polsko-niemieckiej policji. Potwierdzono też, że o losach Górnego Śląska zdecyduje plebiscyt.